Kochane dzieci, ukochani w Chrystusie Panu siostry i bracia, drodzy też rodzice. No dzisiaj taka trudna Ewangelia, która trochę nam w pewnych rzeczach przypomina o czymś, co się w ostatnich latach troszeczkę w naszej mentalności, w naszym państwie, nie tylko w państwie, ale całym tutaj w Europie, gdzieś pewne rzeczy zaczynają się zmieniać i mentalność się ludzi zaczyna zmieniać i prawodawstwo się zaczyna zmieniać. Ale warto sobie przyjrzeć się temu, co mówi do nas Pan Bóg. Ktoś zapytał po drodze Jezusa, który zdąża do Jerozolimy, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jak myślicie, tylko nieliczni będą zbawieni, czy wszyscy będą zbawieni? No. I wszyscy tak jak te, tum, głowa na dół, nie? Jak w klasie normalnie. Bo teraz wakacje jeszcze są, to rozumiem. Słuchajcie. Na pewno nie wszyscy będą zbawieni, ale nie dlatego, że Pan Bóg nie chce zbawić. Pan Bóg chce każdego zbawić. Jezus Chrystus oddał swoje życie za każdego człowieka i każdy ma szansę na to, żeby się zbawić, ale żeby się zbawić, trzeba tego chcieć. Trzeba tego chcieć i nie wystarczy mówić. Nie wystarczy tylko mówić, że ja chcę pójść do nieba, ale za tymi słowami musi iść coś konkretnego. I dlatego Jezus odpowiada temu człowiekowi, który zadał pytanie, czy tylko nieliczni będą zbawieni. Mówi, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Zobaczcie, jak dzisiaj ludzie są wygodni, jak już drzwi się kupuje, to co najmniej teraz już 90 musi być, nie? Bo już te 80 to już mogą być za małe, ciężko przejść. A już mówiąc o 60, wiecie, to są 60 drzwi, czy nie? Ja tak trochę mówię, trochę z zawodu jestem budowlańcem też, to tak dla mnie oczywiste. Tu gdzieś jest około 60 centymetrów, to nieraz do jakiejś łazienki jeszcze takie drzwi są, robili kiedyś, bo już takie wejściowe to już przynajmniej 90 muszą mieć teraz, według przepisów. Muszą być szerokie, żeby można było coś wnieść i tak dalej. A teraz sobie wyobraźcie drzwi, które są bardzo wąskie. Tam, odwróćcie się do tyłu, zobaczcie, tam są takie drzwi zamknięte i tam stamtąd jest droga na chór, znaczy nie na chór, tylko tam na wieżę. Ale jak otworzy się te drzwi, to tam jeszcze się okazuje, że ten otwór to jest taki wąski. O, gdzieś taki mniej więcej. Zobaczcie, jakie wąskie drzwi. I cała ta ścieżka na górę jest taka wąska. Parę lat temu był tutaj u nas z wizytą pan prezydent Andrzej Duda i wtedy, jak to zawsze jest tam ta ochrona prezydenta, więc gdzieś tam snajperzy u góry gdzieś pochowani. Jeden miał wejść tutaj na wieżę i nie wszedł, nie zmieścił się z tym wszystkim. Kamizelka, ten plecak, karabin, to wszystko. Nie był w stanie w te ciasne drzwi wejść, aby wejść tam na górę. A Pan Jezus mówi, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Podobny sposób jest mowa, kiedy przychodzi młodzieniec i mówi, Panie, co mam czynić, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Pamiętamy, co mu Pan Jezus powiedział, idź sprzedaj, co masz, jeżeli chcesz być doskonały, idź sprzedaj to, co masz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź, pójdź za mną. A on odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. I wtedy Pan Jezus mówi takie słowa, jakże trudno bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego, jakże trudno jest właśnie tym, którzy pokładają nadzieję w swoich bogactwach wejść do nieba. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Ucho igielne, dla tych, którzy nie wiedzą, to nie chodzi o igłę, którą się nawleka nitką i coś można sobie guzik przyszyć, ale to jest takie, było taka szczelina między skałami, takie przejście na skróty, ale żeby można tam było przejść, z wielbłądów trzeba było zdjąć cały ten bagaż, który one dźwigały, bo były do tego wykorzystywane. Karawany szły to przez pustynię, to właśnie na tych wielbłądach. Te wielbłądy były obładowane tymi różnym towarem, ale żeby mogły przejść, trzeba było to wszystko z wielbłąda zdjąć i sam wielbłąd przeszedł. Ale jak coś na nim było, nie było szansy, żeby taki wielbłąd mógł przejść dalej. Można było zatrzymać to na tym wielbłądzie, ale trzeba było wiele, wiele kilometrów nadrabiać. To jest taka była brama. I tak samo podobnie jest tutaj, te ciasne drzwi. Wielu by chciało wejść, ale nie będą mogli, bo się nie zmieszczą. Tak jak ten snajper nie mógł wejść na górę, bo się po prostu nie zmieścił z tym wszystkim. Tak samo i człowiek, który idzie taki właśnie nastawiony na siebie i myślący tylko o sobie,
którym pycha tak go napompuje, jak Arnold Schwarzenegger wygląda później taki, wiecie, nie? To się nie mieści i nie ma szansy. I nie dlatego, że nie ma zaproszenia, ma zaproszenie. Co więc trzeba zrobić? Trzeba trochę tego powietrza spuścić, trzeba tych klamotów, które są gdzieś tam uwieszone na nas, trzeba pościągać i wtedy dało radę by wejść. Gdyby ten snajper też ściągnął kamizelkę, ściągnął cały ten strój, to by sobie tam wszedł. Ale w tym oporządzeniu nie było na to szans. Właśnie dlatego chodzi o to, żebyśmy spojrzeli troszeczkę z innej perspektywy na siebie. Nie takiej, że nam się wszystko należy, że my jesteśmy pępkiem świata i zawsze ma być po naszemu. Nie przychodzimy bowiem do kościoła po to, żeby nam było fajnie, żeby było przyjemnie, żeby coś chwile jakieś radosne przeżyć, żeby się wzruszyć. To czasami takie chwile też są, ale nie po to tu przychodzimy. Jeżeli ktoś chce się wzruszyć, to niech sobie idzie na koncert. Jeżeli ktoś chce przeżyć jakieś, doznać jakichś wrażeń, to niech sobie właśnie do teatru pójdzie, czy na film jakiś fajny, czy muzyki posłucha. To są momenty takie, żeby sobie emocjonalnie się gdzieś tam rozładować czy podładować. Natomiast tutaj przychodzimy w innym celu. Przychodzimy do Jezusa, bo tylko On zna drogę do nieba. I nam podpowiada, co trzeba zrobić. Co trzeba zrobić, żeby przez te ciasne drzwi dało się przejść. I tutaj przychodzi nam z pomocą autor listu do Hebrajczyków, który mówi też o karceniu. To się może wydawać dziwne, ale właśnie o tym warto dzisiaj też powiedzieć, bo mówię, dzisiaj mamy takie ustawodawstwo, jakie mamy i teraz już nie jest kwestia oceniania go, ale to jest kwestia spojrzenia trochę z innej perspektywy na to, co się dzieje. Widzimy ten klosz, który jest postawiony na dzieciach. I z jednej strony wiadomo, trzeba dzieci chronić przed różnymi jakimiś zwrodnialcami, bo to czasami różnie to bywa. I to jest zawsze złe, jakieś znęcanie się, jakieś takie, wiecie, to są takie niewłaściwe rzeczy. To wszystko jest złe, to wiadomo. Ale z drugiej strony to jest bardzo też niebezpieczne, jeżeli się jakby wszystko do jednego worka wrzuci i te dzieci są jakby takie, takim szklanym kloszem osłonięte. Bo kij ma dwa końce. I te dzieci się nie przygotują do życia. Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Pamiętam, ostatnio byłem też w domu mojej siostry i tam też od siostrzenic mojej siostry, wnuczka też taka przez chwilę u mojej siostry innej była tam pod opieką i też, i zaczyna się, wiecie, jak to dzieciaki, zaczyna się drzeć, nie? A siostra mówi do niej, dlaczego ty się drzesz? No bo jak się drę, to u mamy i taty zawsze mam to, co chcę. Ale u mnie to nie działa, mówi. No tak, bo tam działa, to ja tak próbuję, tak? Zobaczcie, jak coś, łatwo się pewne rzeczy nauczyć. Łatwo. Wytłumaczcie dzieciom, czym jest grzech. Ten grzech, który sprawia, że się tak pompujemy, że i się nie mieścimy, chociaż jesteśmy nieraz jeszcze małe dzieci, a już się do tych drzwi ciasnych nie mieszczą. Dlaczego? No właśnie dlatego. To jest właśnie takie, czym jest grzech. Jeżeli dziecko nie ma żadnej odpowiedzialności, jeżeli nie ma żadnych obowiązków i nieraz nie ma, jakby nie, jak zawali pewne rzeczy, nie ma odpowiedzialności, to czyli tej karności, to zobaczcie, coś jest nie tak. Jak się tego nie nauczy, to później, kiedy nagle kończy się 18 lat, ten klosz zostaje nagle zdjęty i to dziecko sobie myśli, że dalej będzie tak, jak było wcześniej, a tu nie, że cię pokazuje, że jest inaczej. I teraz, który rodzic tak naprawdę chciałby, żeby jego dziecko było niegotowe do życia? Widzicie? Dlatego, kiedy człowiek kocha, no to wie, że to wymaga wysiłku. Czasami smutnych rzeczy, smutnych decyzji, ale z miłości się to robi. Karność jest, kochani, niezbędna w tym wszystkim. Może to też w dzisiejszych przepisach wymaga to więcej zaangażowania od nas, ale zobaczcie, że kiedy nie będzie z naszej strony działania, kiedy nie będzie dawania dobrego przykładu, kiedy nie będziemy pewne tych rzeczy, to co mówimy, nie będziemy też to samo czynić i będziemy chcieli, żeby dzieci to robiły, trzeba się przyłożyć samemu. Szkoła dziecka nie wychowa. Kościół dziecka nie wychowa. I to nie szkoła dziecko niszczy
I nie Kościół dziecko niszczy, ale brak karności niszczy, brak takiej troski, troszeczkę większego zaangażowania. To jest, kochani, problem. I nie chodzi teraz, żeby robić jakieś wymówki, bo to każdy z was sam odpowiada za siebie, za swoich bliskich. Ale warto się zastanowić nad tym i spojrzeć trochę innej perspektywy na to, co się dzieje. Bo łatwo jest, masz, tu sobie oglądaj, daj mi spokój, bo ja mam swoje zajęcia. Nie ma dziecka, znaczy czasu dla dziecka, bo ciągle jestem w pracy. No przecież ja muszę pracować, nie? No przecież dzieci trzeba utrzymać, rodzinę trzeba utrzymać. I to też jest nauka dla dziecka, bo ono znaczy, że w życiu się liczy tylko kasa. No to jak się liczy tylko kasa, no to ojciec jak cię nie ma w domu, bo tylko kasę musisz zarabiać, no to dawaj tą kasę, bo mi się należy. Widzicie, o co chodzi? To są takie konkrety, które gdzieś tam wracają. Jest taki też przykład, być może go znacie, ja pamiętam jeszcze jak byłem dzieckiem, to już to słyszałem, jak też właśnie w takim w pociągu, w przedziale kilka osób, między innymi matka z małym dzieckiem i to dziecko, wiecie, jak nieraz tak siedzi na tym, jak z nogami, wiecie, kopie, nie? I faceta tak ciągle sru mu i jest raz, i jeszcze raz go kopnie, i jeszcze raz go kopnie, nie? W końcu facet nie wytrzymał i mówi do tej pani, proszę pani, niech pani coś powie temu dziecku, żeby mi nie kopało, bo to boli. Ja swoje dziecko wychowuję bezstresowo. Tam też w tym przedziale siedział pewien student, tam coś sobie czytał książkę i żuł gumę. I kiedyś pociąg w końcu zatrzymał się na jednej stacji, na której wysiadał ten student, kiedy tak wziął swoje rzeczy, wyjął tą gumę i do tej babki tak podszedł i tak jej przykleił na czoło tą gumę używaną i mówi, mnie też tak wychowali. To jest, kochani, właśnie to, do czego my, jeżeli nie będziemy się nie przyłożymy, do czego będziemy zmierzać. A diabłu w to graj. Jesteś piękny, jesteś ważny, jesteś najmądrzejszy. Cały świat leży u twoich stóp, wszystko na tobie. Weź jeszcze to na siebie załóż, weź jeszcze tamto na siebie załóż. Tu masz elegancko, zobacz i spróbuj przejść przez te ciasne drzwi. Znaczy, kochani, dla ludzi to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe. Jeżeli do Niego przyjdziemy, On nam pokaże, co zrobić. Jak to wszystko z siebie zdjąć, żeby przejść. Bo tam wcale nie będziemy tego wszystkiego potrzebować. Co więcej, do uczniów mówi, kto dla Królestwa Niebieskiego zostawi ojca, matkę, braci, siostry, pole, dzieci nawet. Stokroć tyle otrzyma w życiu doczesnym i życie wieczne odziedziczy. Dobrze wie Ojciec Niebieski, czego wam potrzeba. On was kocha. Tak mówi Jezus. Czy ja mu ufam? Czy jestem w stanie mu uwierzyć? Czy może wiem lepiej? I będę się zachowywał tak jak ta kobieta, która dziecko wychowywała bezstresowo, bo dziecku nic nie można powiedzieć. No właśnie, pytanie, czy rzeczywiście. Do czego to doprowadzi? Jaki będzie finał takiego właśnie wychowania? Dlatego, kochani, pamiętajmy, czasy się zmieniły na tyle, że trzeba się teraz więcej wziąć w garść. I wymaga to więcej wysiłku, bo to nie od tego zależy, czy będzie więcej osób zbawionych, czy nie, że Pan Bóg kogoś może nie chce. Pan Bóg chce każdego. Nawet jakby szatan powiedział, Panie Jezu, ja Cię przepraszam, Panie Boże, zgrzeszyłem, przepraszam, to by Pan Bóg mu wybaczył, tylko że diabeł nie przyjdzie i o to nie poprosi. Tu jest problem. Nie potrafi zmieścić się w te ciasne drzwi. A ty, siostro i bracie? Twój wybór. Pan Bóg i Jego sąd to nie jest kwestia jakiegoś takiego ważenia, jak nieraz może sobie wyobrażamy, czy było więcej dobrych czynów, czy było więcej złych czynów w naszym życiu. Nie, Pan Bóg jest światłem, światłością. Światłością, tak jak ogień wypala wszystko, co się znajdzie w jego jakby pobliżu. Więc grzech nie ostoi się przed Panem Bogiem. I to boli, kiedy człowiek przychodzi do Pana Boga i staje w tym świetle. To światło jest palące. Właśnie dlatego warto skorzystać z konfesjonału, aby częściej z tej pozostałości, z tego, co się do nas tak przykleja, co nas czyni szerszymi, żeby to wszystko zrzucić z siebie. I nie bać się przyjść do Jezusa, bo może i chwilę zaboli, ale później przyniesie to radość. Tak jak właśnie autor listu do Hebrajczyków nam przypomina,
Na początku karność wydaje się smutna, ale potem wydaje radosne owoce. Dlatego, kochani, pamiętajmy, wszystko zależy od nas, od naszego wyboru. Pan Bóg nikogo do niczego nie zmusza. To my podejmujemy wybór. Diabeł kusi, zwodzi, mami, wykorzystuje swoje możliwości. I ciężko jest jakby dać coś, co bardziej potrafi zachwycić. Kolorowe świecidełka, które diabeł wokół nas roztacza, one naprawdę przykuwają uwagę. A Pan Bóg po prostu mówi i daje szansę. Trzeba więc samemu chcieć do nieba wejść i pozwolić się tam poprowadzić. Dał nam Pan Bóg Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. I jeżeli Mu zaufamy i pójdziemy z Nim, jeżeli będziemy karmić się Jego ciałem, jeżeli będziemy oczyszczać się, przychodząc do Niego, aby nam wybaczył nasze grzechy, to mamy szansę, nam się to uda. Bo Pan Jezus nie mówi, musicie wejść przez ciasną bramę, żeby być zbawieni, ale macie usiłować, próbować, walczyć. Resztę On dopełni. Jeżeli będzie widział, że nam zależy, tak jak rodzic, który patrzy, jak dziecko coś tam się uczy chodzić, czy tam jeździć na rowerze, tam zawsze gdzieś musi zostawić. Niech to dziecko się raz, drugi wywali, ale zawsze gdzieś czuwa i się cieszy, kiedy to dziecko w pewnym momencie nabiera tej wprawy. I kiedy trzeba, to dołoży tą swoją rękę i pomoże, żeby się udało. Taki Pan Bóg patrzy na nas z tej perspektywy. Nigdy o tym nie zapominajmy. Amen.